Cześć, Nadine. Miło cię widzieć. A, dobra, Mango! Mango! Co ty tam bradzisz? Moje bezpieczne słowo. Widzę, że cię to bawi. Tak już czasem mam. Ta. Ty i twój brat okazaliście się skuteczniejszymi poszukiwaczami skarbów. Niestety gramy w innych drużynach. Czy nic straconego. Zaufać Drake'om? Drugi raz już się nie nabiorę. Przegadajmy. Dobra, to było gorsze niż myślałem. To ja chyba już sobie pójdę. I ty myślisz, że tak po prostu pozwolę ci odejść? Byłoby to mądre posunięcie. O, daj spokój, Nadine, serio? Wiem, że jesteś twarda i w ogóle, ale nas jest dwóch. Myślicie, że moi ludzie tu nie idą? Muszę im kupić trochę czasu. Chyba, że sama was załatwię. Jesteś szybka, ale nie aż tak. Zapomnij o niej. Musimy natychmiast wiewać za nią. Ej! Uspokójmy się, dobrze? A to ciekawe. Nate? Samuelu? Odłóżcie swoją broń! Wszyscy! Nie. Rafe, przecież on to zrobi. Nie przejmuj się nim, Nadine. Oni nie mordują z zimną krwią. To nie ich styl. Taki jesteś pewien, Rafe? No śmiało. Strzelaj. Sam. Zrób to, a zginiecie obaj. No to trudno.
ani kroku dalej! Nawet takiego? Sam, oddaj tę broń! Ostrzegam cię. Zrób to! Spokojnie! Trzymać ogień, nie strzelać, mówię! Odłóż go. Spokojnie. Okej? Okay? Spokojnie. Nie martw się, Nadine. To nie w ich stylu. Nie sądziłem, że się odważy. Samuelu, jak tam? Wiedziałeś, że tak się to skończy, co? Ej! Musiałeś? Masz nas w garści, spokojnie. Jesteś biznesmenem, może dobijemy targu? A, targu? No, zaciekawiłeś mnie. No, śmiało, słucham. Chwileczkę. Czekaj. Chcesz znaleźć skarb Avery'ego? Pomożemy ci. A ja w zamian was nie zabiję. Tak. No i odpalisz nam działkę. Ten gość ma naprawdę tupę. Tylko tyle, żeby mógł się wykupić, okej? Wykupić? Nathan. Tak. Gnił za nas w więzieniu. Uwolnił go niejaki Hector Alcazar. Ma u niego dług. Wow. O czym ty do cholery gadasz, Nate? Alcazar został zastrzelony. W Argentynie jakieś pół roku temu. To ja wyciągnąłem sama. Co? O. Wow. Co ci powiedział? Sam. Co ty wymyśliłeś za bajeczkę? O Alcazarze? Serio? Smutne. Okłamałeś swojego braciszka? Marnujemy tylko czas. Momencik. Sęk w tym, Nate, że ja nie przestałem szukać tego skarbu. Tylko cały czas gubiłem trop. A potem słyszę, że nasz drogi Samuel Drake, znawca Avery'ego, żyje. I ma się dobrze. Nie było żadnej ucieczki. Przekupiłem naczelnika, a on wyszedł przez główną bramę. Przez ostatnie 2 lata szukał drugiego krzyża Dyzmy. I wiesz co? Robił to dla mnie. Nie. Czyżby? To jakaś bzdura. O! Sam, zaprzeczysz? Nate. O, Sam. Jezu, nie, nie. Posłuchaj, skarb Avery'ego jest nasz. Zawsze był nasz. Porzuciłem dla ciebie wszystko. Ej, słuchaj. Nate, jeśli cię to pocieszy, mnie również nabrał. Najpierw mi nawiał i wciągnął ciebie oraz tego staruszka w to wszystko, co nie ukrywam, Sam, bardzo źle mi robi. Ale to jest już przeszłość. Nie zasługujesz na to. A ty? Z tego, co pamiętam, jesteśmy złodziejami, węszącymi gdzie nie trzeba. Rafe? Co? Skończysz to wreszcie, czy ja muszę? Słyszeliście panią? Ej, coś pominiesz i możesz się pożegnać ze skarbem. Sam powiedziałeś, że gubiłeś tropy? Zrozum to, Rafe, potrzebujesz nas. Masz rację. Połowiczną. Wystarczy mi, Sam. Zaraz, zaczekaj, popełniasz błąd. Nie, 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 nie! Nathan!